Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Tak odwołując się do Waszej pamięci, tydzień temu mieliśmy dzień przeznaczony dla rodziny chrześcijańskiej. Tydzień, który jest za nami, był tygodniem, gdzie uczyliśmy się z Bożego Słowa, jak podążać za Jezusem Panem w naszym codziennym życiu. I sobie tak pomyślałem, że dobrze jest, dobrze by było, gdybyśmy jeszcze dzisiaj mogli ze Słowa Bożego przeanalizować, przyglądnąć się niektórym fragmentom Słowa Bożego, które mówią na temat naszego chrześcijańskiego życia, ale też i na temat naszego rodzinnego życia. Także temat, że tak się wyrażę, domu chrześcijańskiego wciąż aktualny, póki co. Chciałbym może rozpocząć od takiej refleksji, takiej myśli, może nie refleksji, przepraszam, od takiej pewnej analogii. Mianowicie organizm człowieka, jak wiemy, składa się z milionów komórek. Komórek, które w taki sposób funkcjonują, że jedna komórka służy tym wszystkim komórkom, które ją otaczają wokoło. I to jest taki myślę, fajny przykład zasady, która funkcjonuje w niebie. Ale żyjemy w rzeczywistości, że czasami pojawia się choroba. I słyszałem taką właśnie analogię do tego, może taki przykład, taką ilustrację do tej sytuacji, do naszego organizmu, że choroba pojawia się wtedy, gdy jedna z komórek zbuntuje się w pewnym momencie i zaczyna sobie podporządkowywać te komórki, które są właśnie w sąsiedztwie. I w pewnym momencie mówi, że ja już nie będę służyć Tobie, ale Ty będziesz służyła mnie i Ty będziesz służyła mnie i kolejna będzie służyła mnie. Czyli pojawia się problem w organizmie. Jeżeli nie zostaną podjęte środki zaradcze, to organizm podupadnie, zachoruje, a w końcu umrze. I poprzez analogię chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę na taką rzecz, że każdy naród składa się też, tak w szkole nas uczono, nie wiem, czy się nadal w ten sposób uczy młodych ludzi, że naród składa się z wielu milionów komórek właśnie, takich pojedynczych. A ta najmniejsza komórka społeczna to jest rodzina właśnie, tak pamiętam ze szkolnych lat, to jest rodzina. I słuchajcie, analogicznie rzecz ujmując, chcąc zniszczyć dany naród, daną nację, wystarczy zacząć niszczyć pojedyncze jego komórki. I gdy na to spojrzeć w ten sposób, szatan od samego początku stara się zdeprawować instytucje małżeństwa, instytucje rodziny od samego początku. Wie, że w ten sposób może zatrzeć obraz Boży w życiu człowieka, nawet w życiu całych narodów. Usilnie stara się wykrzywić obraz Boga w umyśle ludzi. Tym samym otworzyć drzwi do zła, do różnego rodzaju deprawacji. Może jeszcze takie jedno zdanie na temat naszego przeciwnika. Lucyfer doskonale zna każdego z nas i wie, jakie są najsłabsze punkty w Twoim i moim charakterze. Zrobi wszystko, żeby wypunktować, że tak się wyrażę, Twoje i moje życie, jeżeli żyjemy i ukrywamy jakiś grzech, borykając się z nim czasami długi czas. Chcę Wam powiedzieć, że przyjdzie taki czas, że nasz przeciwnik nie zawaha się, żeby wystawić to, co niedobre w naszym życiu, na widok publiczny, wcześniej czy później. Tak to się dzieje. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na tych obszarach życia naszego codziennego, takiego praktycznego życia naszych rodzin, naszej rodziny, jeżeli ją mamy, czy żyjemy w rodzinie, w której żyjemy. Żeby postawić bramę, czy tamę, żeby postawić zaporę temu złu, które może się wlewać w nasze domy. Każdy dom chrześcijański powinien mieć swoje własne zasady. I tutaj w chrześcijańskim domu, w tym wydaniu, w tym żółtym wydaniu, chciałbym Wam odczytać kilka zdań ze strony 189, gdzie czytamy takie oto słowo.
Każdy dom chrześcijański powinien mieć swoje zasady. Rodzice powinni słowem i zachowaniem wobec siebie nawzajem dać dzieciom żywy, cenny przykład tego, czego od nich oczekują, jakimi chcą ich widzieć. Uczcie dzieci i młodzież poszanowania dla was, wierności Bogu i Jego zasadom. Uczcie je szanować prawo Boże i przestrzegać je. Wtedy zasady będą rządziły ich życiem i młodzi będą je stosować w obcowaniu z innymi. Zachęta, byśmy uczyli nasze dzieci, uczyli siebie nawzajem Bożych zasad, które dobrze, kiedy są w naszym domu, pod naszym dachem. Niewątpliwie wyjątkową rodziną, słuchajcie, która żyła na tej ziemi, to była rodzina, w której urodził się Jezus Pan. Rodzina Marii i Józefa. W książce Życie Jezusa, ja sobie przywiozłem dzisiaj Życie Jezusa, napisane jest, że mały Jezus wychowywał się w skromnej rodzinie i nie uczęszczał do szkół rabinackich. Jego nauczycielką była matka, a tak przy okazji matka też jest z kolei w tym chrześcijańskim domu porównana, jest taki rozdział poświęcony mamie. Ona jest porównana do słońca, która swym blaskiem, swym ciepłem, wiecie, ogrzewa ten rodzinny dom, oświeca tą rodzinę. To taki dobry przykład, gdzie matka dba o każde ze swoich dzieci, tak jak nasz Bóg dba na tej ziemi o każdego człowieka. Chciałbym zaprosić was do Księgi Izajasza na chwilę. Księga Izajasza, rozdział 41. Może na ten moment 41. I chciałbym tutaj zacytować dwa wiersze, 13 i 14. Czytamy tutaj takie oto słowo. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: nie bój się, ja cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela, ja cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest Święty Izraelski. A 5 rozdziałów dalej, w 46 rozdziale, czytamy z kolei takie słowa, 3-4 wiersz, gdzie Pan Bóg mówi tak: słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała reszta domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił. Ja będę was dźwigał i będę was ratował. Mamy takie Boże zapewnienie. Od kołyski po trumnę, że tak się wyrażę. Od młodości po siwe włosy, jeżeli dożywamy. Pan Bóg mówi: ja się nie zmieniam. Ja powołałem cię do życia i będę cię prowadził. Nawet kiedy się zestarzejesz, ja się nie zmienię. Ja będę ciebie prowadził. Dlatego, że Bóg się nie zmienia i zawsze ma o nas swoje staranie. Józef Maria, jak wiemy ze sprawozdania biblijnego, żyli skromnie, byli to skromni ludzie. Należeli do tych najniższych warstw społecznych tamtych czasów. Józef był pracowitym człowiekiem, był cieślą. I w tej rodzinie od pewnego momentu, myślę, w takim wieku dorastania, Jezus Pan został wdrożony w rzemiosło cieślskie. I razem z Józefem chodzili do ludzi i trudnili się rzemiosłem cieślskim. Budowali domy, remontowali te domy. Robili meble zapewne i inne rzeczy, które były potrzebne. Pan Jezus wiedział z autopsji, co to jest trud i znój, co to są odciski na dłoniach. Większą część swojego ziemskiego życia przepracował jako cieśla. I ja sobie wyobrażam, słuchajcie, że kiedy Józef razem z Panem Jezusem, dorastającym Jezusem, a później już dorosłym Jezusem,
kiedy chodzili do ludzi, robili różne usługi, to kiedy później już szli dalej, to wiele, wiele czasu jeszcze po nich ludzie wspominali, że to byli dobrzy fachowcy, że wykonywali dobrze rzemiosło, do którego, którym się trudnili, do którego też zostali przeznaczeni. Za nimi szła dobra opinia. Każdy naród ma różnego rodzaju przysłowia i wiemy, że te przysłowia mają w sobie zawartą mądrość życiową. I tak w wielu przypadkach tak jest. Chyba w większości. My Polacy mamy też swoje przysłowia, ale takie jedno z takich maksym, jedno tak przeczytałem, mnisi buddyjscy, jedno z takich swoich narodowych myśli mają taką, że praca fizyczna czyni ludzi pokornymi. Wiecie, gdy się nad tym zastanowić, to coś w tym jest. Kolejna rzecz, Józef dla dorastającego Jezusa był dobrym przykładem pracowitości, rzetelności w wykonywaniu tych rzeczy, zawodu i innych rzeczy, którymi się trudnił. To był dobry przykład. Wiecie, dobry przykład to ważna rzecz. Ty jako rodzic i ja jako rodzic. Jaki przykład dajemy swoim dzieciom? Przeczytałem kiedyś pewną historię, która wydarzyła się naprawdę. Wydarzyła się w Anglii. W pewnej rodzinie było dwóch chłopaków. Jeden miał 4 lata, przepraszam, a drugi skończył 6. I ojciec tej rodziny pewnego dnia postanowił zabrać chłopaków do pobliskiego parku, w którym było też miejsce przeznaczone na minigolf. Ci Anglicy, to jest chyba ich taka narodowa też rzecz, że lubią golfa i nawet już takie dzieci wdrażają w tę grę. No i kiedy wchodzili, chcieli wejść na teren parku, należało uiścić opłatę. I pan, który był przy kasie, ojciec zwraca się do niego, poproszę 3 bilety. Dzieci powyżej 3 roku życia płaciły za bilet 3 funty, tak jak i dorośli. Więc ojciec zakupił 3 bilety i ten kasjer wydaje bilety ojcu. I patrząc na ojca, mówi, wie pan co, a ile ten mniejszy chłopak ma lat? On mówi, no niedawno skończył 4. On spoglądał na ojca, mówi, powiem panu, gdyby pan kupił tylko 2 bilety, to ja bym się nawet nie zorientował, że ten mniejszy skończył 4 lata. Myślałbym, że ma o wiele mniej. A wtedy ojciec popatrzył na tego pana i popatrzył na swoich synów i mówi do niego, wie pan, może pan by się nie zorientował, ale na pewno w tym zorientowaliby się moi synowie. Jaki przykład dajemy swoim dzieciom? Wiecie, nieraz ktoś dzwoni do naszego domu. Dzwonek dzwoni do drzwi. I dziecko, jak są dzieci w domu, to dziecko szybko biegnie do drzwi, żeby je otworzyć. Ale czasami bywa tak, że może usłyszeć od mamy albo od taty coś takiego, i mówię to na podstawie własnego doświadczenia. Jeżeli ktoś będzie pytał o mnie, to powiedz, dokończcie sobie sami. Jeżeli czasami coś takiego się zdarzy. Dobry przykład to bardzo ważna rzecz w naszym życiu. Współczesna rodzina jest bardzo zagrożona. Wiecie, a tymi najbardziej groźnymi, że tak powiem, rzeczami, które nam zagrażają, to jest nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Nieraz mówimy coś innego, a za chwilę zupełnie coś innego robimy. Pan Bóg zna nasze niedomaganie. Chciałby wyjść naprzeciw naszym potrzebom. Chciałby zmieniać nasze życie, nasze charaktery. Ale nie zawsze jesteśmy gotowi się na to zgodzić i pozwolić naszemu Bogu, żeby coś zmienił w naszym życiu. Żeby nauczył nas prawdomówności. Żeby uczył nas uczciwości. Żeby uczył nas dyskrecji i innych ważnych cech swojego charakteru, pokory. List do Efezjan, rozdział 5. Tutaj na chwilkę się dłużej zatrzymamy. Ja chciałbym ten rozdział tak trochę wybiórczo potraktować. Niektóre wiersze chciałbym razem z wami odczytać i podzielić się kilkoma
przemyśleniami. W 5 rozdziale mamy wiele myśli, które nawiązują bezpośrednio do rodziny i do chrześcijańskiego życia. I może kilka wierszy, począwszy od 3, chciałbym tutaj odczytać. Rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, czytamy tutaj. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik, ani nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. Z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nim, pośród was, czy wśród nich dzieje. Moi drodzy, nie można nam w życiu postępować w taki sposób, jakby nam się chciało czy podobało. Nie powinniśmy postępować w życiu tak, w myśl powiedzmy takiej zasady, że robię to, na co przychodzi mi ochota. Albo mówię to, bo uważam, że to jest słuszne. I niezależnie od tego, gdzie jestem i z kim rozmawiam, uważam, że to jest prawda i uważam, że powinienem o tym mówić. Powinniśmy się pytać Pana, Boga, jak żyć, jak postępować, co mówić. Życie jest pełne trudnych decyzji, codziennie. Życie jest pełne trudnych wyborów. Każdy z nas musi podejmować decyzję, co powiedzieć, czy w ogóle powiedzieć, a jeżeli powiedzieć, to co? A jeżeli mówimy o kimś, to czy należy mówić dobrze, czy może, powinniśmy powiedzieć coś złego? A jeżeli coś złego czy trudnego, to może jednak tej osobie, a nie poza nią? Dokonujemy codziennie trudnych wyborów, ważnych wyborów w naszym życiu. Pan Bóg zaprasza nas do tego, byśmy Go doświadczali w swoim życiu. Byśmy nie za wiele mówili. I żeby nasza mowa była tak, to tak, a nie, to nie. Wiersz 18 tego rozdziału mówi nam: i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Może 2-3 krótkie myśli na ten temat. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego to kościół, w którym jest wielu ludzi mających problem z alkoholem. Potajemny problem, który ich niszczy, który im zabiera radość życia i doświadczenia chrześcijańskiego. Zresztą nie tylko z alkoholem, ale między innymi z alkoholem. Alkohol jest najbardziej niebezpieczną substancją uzależniającą ludzi na całym świecie. Chcę wam taką tezę postawić. Taką tezę stawiam uczniom z szkół średnich, kiedy się z nimi spotykam, a później próbuję. Ta teza jest obliczona na pewną dyskusję. Bo jak się domyślacie, wielu ludzi się z tym nie zgadza. Być może nawet wielu z was się z tym nie zgadza teraz. Ale są też osoby, które się z tym zgadzają. Wtedy podejmujemy dyskusję. Może 2 takie przykłady na poparcie tej tezy, że jest najbardziej niebezpieczną substancją, która uzależnia i deprawuje ludzi na całym świecie. Alkohol jest wszechobecny. Wiecie, od kołyski, kiedy człowiek rodzi się na tym świecie, to temu wydarzeniu najczęściej towarzyszy alkohol. A kiedy człowiek schodzi z tego świata, to temu wydarzeniu najczęściej towarzyszy również alkohol. Tak od kołyski po trumnę alkohol towarzyszy człowiekowi na drodze jego życia.
z naukowego punktu patrzenia, takiego laboratoryjnego, to o alkoholu można przeczytać, że jest to substancja uzależniająca, która w chemicznym tym swoim składzie ma 7 substancji narkotycznych i dodatkowo jeszcze jest nazwana trucizną. Jest przyzwolenie społeczne do spożywania alkoholu. Zauważcie, dzisiaj nikt nie ściga, prawo nie ściga ludzi, chyba że to są małoletni. Kiedy zażywa ktoś, czy próbuje alkohol, czy pije alkohol. Alkohol jest również najczęściej, jeżeli go spersonifikujemy, pierwszym gościem, takim honorowym gościem wielu domów. Nim przyjdą goście do domu, to tym pierwszym gościem jest alkohol. Słowo Boże w wielu miejscach przestrzega nas przed skutkami alkoholu, picia alkoholu, ale również zachęca nas do tego, byśmy żyli i mieli umysł trzeźwy. Kolejne wiersze. Chciałbym tutaj, może 21, 22. Czytamy. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Tych kilka wierszy w nawiązaniu do braci mężów, do sióstr, żon. Ale zauważcie, czasami toczy się dyskusja, czasami rozmawiamy. Rozmawiamy w domach, rozmawiamy nieraz w zborze i nie wiem jak wy, ale ja zauważyłem, czy to w swoim własnym zborze, czy czasami jest to rozmowa prowadzona już w szerszym gronie, czyli tak więcej osób z różnych zborów się spotyka i kiedy rozmawiamy na tematy właśnie takiego obopólnego oddania się, to siostry, żony mają taką skłonność, ja tak zauważyłem, bardziej akcentować te fragmenty Słowa Bożego, które mówią, że mąż powinien miłować żonę swoją tak jak Chrystus miłuje Kościół, jak czytaliśmy. Z kolei bracia, mężowie, bardziej skłonni są akcentować ten fragment, czy te fragmenty Bożego Słowa, które mówią, no ale żony powinny być poddane, czy posłuszne mężom swoim, prawda? I zauważcie, i tak to dziwnie bywa, że tak to jest. Nieraz tak można usłyszeć, czy samemu coś powiedzieć w tym temacie. Dlaczego tak jest? Dlaczego w ten sposób nieraz w dyskusji tworzą się dwie grupy, wiecie, i to tak solidarnie. Żony trzymają jedną stronę, mężowie drugą stronę. No i toczy się dyskusja, czasami bardziej emocjonalna, czasami trochę mniej. Jakby nie spojrzeć, słuchajcie. Jeżeli tak się rzecz ma, to wynika to między innymi z tego, że najpierw myślisz o sobie, a dopiero później myślisz o swoim współmałżonku. Egoizm jest, wiecie, nieraz w tak subtelny sposób wpleciony w to, co mówimy, czy jak myślimy. A w Słowie Bożym czytamy tak, i wiersz 21, od tego rozpoczęliśmy ten fragment, mówi tak. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. W przekładzie Biblii Tysiąclecia tam jest użyte inne słowo i jest powiedziane, że bądźcie poddani jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Czyli w sumie nie ma tu nikt nad nikim przewagi, ani żona nad mężem, ani mąż nad żoną. Jedni drugim powinniśmy ulegać, powinniśmy sobie służyć. Dla męża żona powinna być ważniejsza, a dla żony mąż powinien być ważniejszy. I może jeszcze jedna myśl z tego piątego rozdziału. Może z tego byśmy już przeszli. W szóstym rozdziale mamy taki wiersz, czwarty. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Dzieci nie powinny robić wszystkiego tego, co chcą. Powinny być w naszych domach uczone, wiecie, raz karności, ale też i powinny być uczone miłości. Miłość i karność, dyscyplina i miłość
jest najlepsza edukacja, jaką może rodzic dać swoim dzieciom. I dyscyplina, i miłość. Jak dzieci wiedzą, że są kochane. Powiem wam, ja miałem 3 lata, kiedy umarł mój ojciec. I obecna tutaj mama wychowywała mnie i mojego brata. I kilka jeszcze rodzeństwa przyrodniego. I w domu była dyscyplina. To były czasy jeszcze bardziej, kiedy była dyscyplina, być może niż obecnie. Ale powiem wam, ja osobiście poddawałem się w miarę, nie powiem, że zawsze, ale poddawałem się tej dyscyplinie w miarę ochoczo. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wiedziałem, że moja mama mnie kocha. Nie było mi trudno się dyscyplinować w życiu. Chociaż nieraz szedłem własnymi ścieżkami i nie trzeba było mnie przywoływać do porządku różnymi środkami, które mama wtedy zna. W podsumowaniu dzisiejszych myśli, moi drodzy, na koniec przygotowałem sobie kilka krótkich pytań, które myślę pobudzą was do przeanalizowania, do zastanowienia się na chwilę, a może i dłużej później, nad swoim własnym życiem, nad życiem naszych własnych rodzin. Dlatego, że nasz Bóg jest zainteresowany tym, byśmy żyli zgodnie z Jego zasadami, zgodnie z Jego wolą, przestrzegali Jego słowa, Jego prawa. Nim tych kilka krótkich pytań, chciałbym powtórzyć jeszcze raz słowo zapisane w 46 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie czytaliśmy tak. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała reszta domu Izraela. Ja rozumiem, że to chodzi również i o ciebie, i o mnie. Cała reszta domu Izraela, których noszą od urodzenia, których piastują od poczęcia. Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił, ja będę dźwigał i będę was ratował. A teraz, moi drodzy, pomyślcie przez chwilę. Wielu z nas tworzy rodziny. Czy w swoim domu czujesz się potrzebny? Czy w swoim domu czujesz się dobrze? Kiedy przychodzisz do domu, czy ci, którzy są w twoim domu, czy oni to zauważają, że ty wracasz? Czy cię witają? Czy wychodzą ci naprzeciw? I czy cię witają serdecznym uściskiem, może pocałunkiem? My mamy w domu psa. I ci, którzy mają w domu psa, wiedzą, że jak otwierają się drzwi i wchodzisz do domu, to pies jest od razu ciebie wita. Słuchajcie, to jest wspaniały moment. Piesek, którego kochasz, którego lubisz, który mieszka w twoim domu, wita cię po prostu. Skacze, szczeka, różnie się zachowują pieski. Moi drodzy, ja dziękuję Panu Bogu, że od zawsze, że kiedy wracam do domu, moja żona mnie zawsze wita. Jeżeli jest w domu. Kiedy w domu były dzieci, zawsze mnie witały. Dziękuję Panu Bogu za to. Kiedy wychodzisz z domu, czy żegnasz się z tymi, którzy w domu zostają? Dzisiaj wielu ludzi wyszło ze swojego domu. Wiecie wy i wiem ja, że niektórzy z tych, którzy wyszli dzisiaj z domu, już nie wrócą. Kolejna rzecz. Czy w twoim domu panuje zwyczaj wspólnych posiłków? Im dzieci starsze, tym może trudniej o tą rzecz. Im mniejsze, tym łatwiej. Ale wiecie, wspólny posiłek to czas wyjątkowy. Zawsze jest czasem wyjątkowym. Przy stole, kiedy się wspólnie spożywa, można rozmawiać w zupełnie inny sposób, aniżeli się rozmawia poza stołem. Czasami można porozmawiać, można powiedzieć kilka słów, które spowodują, że moje czy twoje życie zmienia się natychmiast. Czasami może to jest słowo przepraszam przy stole, a czasami dziękuję. No i na koniec, czy w swoim domu czujesz się potrzebny? Czy w swoim domu czujesz się potrzebna? Przeczytałem w pewnej książce pewną historię i może jeszcze tą historią się chcę podzielić.
i zakończyć dzisiejsze rozważanie. W pewnej szkole pewna nauczycielka postanowiła przeprowadzić pewne doświadczenie. Przygotowała 4 wstążki takie niebieskie i na tych wstążkach widniał napis taką złotą czcionką: dobrze, że jesteś. I kiedy uczniowie przychodzili, odbierali świadectwo dojrzałości, ona gratulowała i jedną z tych wstążek wpinała albo w sukienkę, albo w marynarkę, jeżeli to był uczeń, gratulowała ukończenia szkoły, a pozostałe 3 dawała do ręki i mówi: chciałabym, żebyś pomyślała o kimś, komu jak wyjdziesz ze szkoły, możesz przekazać kolejną wstążkę. A ta osoba, której przekażesz, zrobi to dalej, poda to dalej. I uczeń, jeden z uczniów tej klasy tego dnia wyszedł ze szkoły, skierował się na pobliską budowę, odszukał pewnego inżyniera, opowiedział mu, co się zadziało w szkole, o tym doświadczeniu, wpiął mu w marynarkę jedną z tych wstążek, 2 mu włożył do ręki i podziękował mu za to, że pomógł mu podjąć decyzję wybrania kierunku, w którym się uczy. Że ten inżynier nieraz poświęcał swój czas, pomagał mu w nauce. Podziękował mu i tak się rozstali. Inżynier był wzruszony. Pomyślał szybko, komu mógłby przekazać kolejną wstążkę. I wiecie, myśląc tak, pomyślał o dyrektorze z zakładu pracy, w którym pracuje. I poszedł do biurowca, tam do sekretariatu. Okazało się, że dyrektor jest u siebie w gabinecie. Wszedł do gabinetu dyrektora. Opowiedział mu krótko to, co przeżył przed chwilą. I mówi: panie dyrektorze, chciałbym tą jedną wstążkę podarować panu. Dlatego, że ja poczytuję sobie to za wielkie wyróżnienie, że mogę pracować w pana firmie. Zarabiać na utrzymanie mojej rodziny. Uważam, że pan jest dobrym strategiem. Dobrze pan prowadzi swoją firmę. I tą ostatnią wstążkę położył mu na biurku i wyszedł. I ten dyrektor był, powiem wam, był szoknięty, w ogóle w szoku. Mało który dyrektor prawdopodobnie spodziewa się takiej opinii o sobie ze strony pracowników. I kiedy do wieczora bił się z myślami, komu mógłby ostatnią wstążkę podarować, wrócił do domu. W domu była żona i dorastający syn, kilkunastoletni. Poprosił syna, powiedział, co go spotkało dzisiejszego dnia. Usiedli i mówi: słuchaj, ostatnią wstążkę chcę podarować tobie. Chcę ci powiedzieć, że jesteś pierwszą po mamie osobą, która jest najważniejsza w moim życiu. Bardzo cię kocham. Wiem, że nieraz krzyczę na ciebie. Wymagam od ciebie bardzo wielu rzeczy. Chcę, żebyś się dobrze uczył. Wchodzę do pokoju, jak jest bałagan, krzyczę po tobie. Całymi dniami jestem w pracy. Ale dzisiaj chcę ci powiedzieć, że jesteś najważniejszy w moim życiu. Wiecie, ten chłopak się rozpłakał i nie potrafił się uspokoić. I kiedy się uspokoił, mówi: tato, dobrze, że mi dzisiaj o tym powiedziałeś. Dlatego, że od pewnego czasu myślałem, że jestem nikomu niepotrzebny. Nikt się mną nie interesuje. Mama ma swoje zajęcia, ty masz swoją pracę. I ja myślałem, żeby popełnić samobójstwo. I to jest historia prawdziwa, wiecie, mną wstrząsnęło. Że może tak być w domu. Jest Bóg na niebie, który interesuje się naszym życiem, życiem naszych rodzin. I nasz Bóg zaprasza nas do tego, byśmy troszczyli się o siebie nawzajem. Żebyśmy przekazywali sobie w ciągu dnia to mogą być, wiecie, proste gesty. Najwięcej gestów, jakie przekazują sobie ludzie, wiecie, jakie są narodowości, jeżeli chodzi o Europejczyków? To są Włosi. Przez dotyk, przez spojrzenie, przez słowo, ale najczęściej przez dotyk, przez gest. Potrzebujemy życzliwości. Rozpaczliwie Kościół potrzebuje Bożej miłości i Jego życzliwości. Jego miłosierdzia. Potrzebujemy sobie nawzajem wybaczać każdego dnia, być może. Potrzebujemy okazywać sobie miłosierdzie i wybaczać. Jedną z największych sił, jaka może cementować rodzinę, to jest wybaczenie.
to jest niezwracanie uwagi na szczególiki, na potknięcia się. Wiecie, ja z przykrością widzę nieraz, znam rodziny bliskich mi ludzi, którzy potrafią w szczegółach sobie wytykać rzeczy, kiedy się potkną, to żona momentalnie wytyka swojemu mężowi odwrotnie. I oni się pogrążają w rozpaczy. Pan Bóg chce zmieniać nasze patrzenie. Nie chce nas czynić tak zupełnie ślepymi, ale po części takimi, wiecie, w cudzysłowie ślepcami, żebyśmy może nie wyolbrzymiali rzeczy, które są małe, które łatwo zaradzić, którym łatwo jest zaradzić. I na koniec, moi drodzy, w Ewangelii Łukasza czytamy pewien fragment Słowa Bożego i tym fragmentem chciałbym zakończyć to rozważanie. Rozdział 6 i z 6 rozdziału kilka wierszy przeczytam. Od 46, gdzie czytamy takie oto słowo. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko. Założył fundament na skalę. Gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody, wnet runął, a upadek domu owego był wielki, był zupełny, tutaj czytamy. Moi drodzy, fundamentem każdej rodziny winno być Słowo Boże i Boże Prawo. Jeżeli tak będzie, wierność też temu Słowu, tym zasadom Bożym, jeżeli tak będzie, to żadna burza życiowa, żadna życiowa wichura nie ruszy tego domu, dlatego że dom Twój i dom mój zbudowany jest na dobrym fundamencie. Amen.